Luisa, z którą od niedawna spotyka się Rafał, chcąc bronić go przed swoim zazdrosnym byłym, zrobiła z niego pośmiewisko wśród koleżanek i kolegów z pracy. Rafałowi jest przykro, że nawet jego dziewczyna w niego nie wierzy. No to chodź. Nie mogę, ty chodź. Musimy wyjść tylnym wyjściem. Czekaj. No dlaczego? Co się dzieje? Patryk cały czas jest przed hotelem, nie można nas zobaczyć razem. Czekaj, nie będę się go bał, tak? Jeżeli coś ma do mnie, to z chęcią posłucham. Zwariowałeś, on jest nienormalny, zrobi ci krzywdę. Czekaj, słuchaj, dlaczego ty w ogóle ze mną jesteś, co? Nie uważasz mnie za mężczyznę, a do tego widać, jaki masz gust. Właśnie dlatego się w tobie zakochałam, bo jesteś zupełnie inny niż Patryk. Jasne, to ma mnie niby pocieszyć? Proszę cię, on ci zrobi krzywdę. Zostaw mnie, nie jestem tchórzem. Rafał, stój, poczekaj, rozumiesz? Poczekaj. Patryk, tak? No. A ty mały skąd, wiesz? A jestem Rafał, sobie chodzę z Luizą, chcesz mi przywalić się teraz, a później się odwal. Brawo, twardzielu! To jest ten twój facet? Takie chuchro? Odwal się od nas, rozumiesz? A ty, Rafał, chodź! Ej, rycerzu, nie daj się, no znowu laska cię będzie ratować. Ale to jest sprawa między mną a nim. Luizka, on jest chudszy od ciebie. Ja mam go bić, ja go połamię. Rafał, zostaw go! Rafał, co ty wyprawiasz? Puszczaj go! Ja tak koleś wystraszył, że on mu nic nie zrobi, no coś. A ty co się Jeszcze sobie porozmawiamy. Spadaj, skoleś. Na pewno. Jeszcze raz cię tutaj spotkam i od razu wzywam policję. Słyszysz? Rafi. A tobie nic nie będzie, przynajmniej masz nauczkę. Żyję. Kurde, żyję. Przepraszam cię, przepraszam. Jesteś najodważniejszy na świecie, wiesz?